szósty nasz pobyt tutaj w Sanoku. I myślę, że będę nieskromny, że w każdym roku jest coraz lepiej. Мы попали сюда с чемпионата России, выбрали Санок, потому что здесь два русских спортсмена проходят финал. Ага, выбрали Санок, потому что двух российских спортовцев, заводников проходит до финала. Значит, до цель был закладан, был аванс, тешу се. Вышел в подиум, еще лепее се тешу. Больше се тешу. Wspaniale się to nam to wszystko tutaj dzisiaj ułożyło, bo oprócz sukcesu organizacyjnego dzięki wielkiemu zaangażowaniu mojego współpracownika Włodzimierza Szkudlarka i pana burmistrza Wojciecha Becharczyka z dyrektorem Mosiru Damianem Delektom, te dwie osoby naprawdę oddają wiele czasu, wkładają wiele trudu, aby te imprezy tak wyglądały, jak wyglądają. W tym roku chciałbym podkreślić jedną rzecz, że bardzo przychylnie zareagował na nasze prośby i na wsparł znaczną kwotą tą imprezę pan marszałek Karapyta, Urząd Marszałkowski. Mam nadzieję, że nadal będzie traktował nasze ściganie lodowe w Sanoku jako element całej polityki promocyjnej tego regionu. Jeszcze raz tym wszystkim osobom bardzo dziękuję. Jestem, tak jak już Grzesiowi powiedziałem wcześniej, jestem po prostu dumny z tego wyniku dzisiaj Grzegorza. Jest to naprawdę piękna chwila i ja jestem wzruszony i nie jest to jakaś rzecz udawana. Naprawdę jest to piękna chwila, jedna z piękniejszych w moim życiu. A ja wierzę w jedno. Dzisiaj pobijemy rekord oglądalności na całym świecie. To jest dla mnie najważniejsze, dla pana marszałka. Byliśmy w paru miejscach razem i myślę, że każdy moment jest dobry, ale dzisiaj po prostu fajnie to wygląda. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwi. Każdy sport w randze olbrzymiej jest doskonałą promocją miasta, regionu, województwa i na tym najbardziej zależy. Bierzemy przykład z dobrych przykładów. Jak zmrozi w Poznaniu, to na pewno chętnie zorganizujemy. Ja chcę jeszcze powiedzieć tylko jedną rzecz, bo ja tu jestem bardzo mile zaskoczony. Bo tu jest niezwykle dużo poznaniaków i niezwykle dużo Poznania w tej całej imprezie. Od panów promotorów poczynając, poprzez głównego sponsora. Także widać wyraźnie współpracę Poznania z Sanokiem Wielkopolski z Podkarpackiem. Myślę, że to jest dobry moment dla promocji Podkarpacia, ale przede wszystkim tej dyscypliny, która budzi emocje na żywo. Ja życzyłbym sobie, żeby w przyszłym roku było o wiele więcej publiczności. Atmosfera jest wspaniała. Dziękuję pomysłodawcom. I województwo podkarpackie jako samorząd będzie na pewno wspierało tą imprezę w przyszłości. Let's go.
Mikołaj Krasinow, Daniel Iwanow i Grzegorz Czan.